Hejka, dzisiaj jestem w takim dosyć znanym miejscu. Jest to pewien dworek, który jak widać ulega coraz większemu zniszczeniu. Jesteśmy teraz na strychu, który wygląda tak. Dach w stanie bardzo, bardzo złym. Stropy to w ogóle prawie przestały istnieć. Można chodzić tutaj w takich beleczkach. Raczej nie zaleca się chodzenia po czymś takim. No cóż się zachowało? Zachowało się tyle, co chciałam pokazać na filmie, póki się jeszcze nie rozpadł całkiem, nie? Bo bardzo szkoda mi tego budynku. Także taki filmik ku pamięci. Najładniejsze to jest z zewnątrz, bo wewnątrz już jest to, co widać. Schodki się jeszcze zachowały, ale są w takim stanie też raczej trzeba uważać. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Więcej dziur niż w budynku. Tak to wygląda. Nie za dobrze. Nawet nie ma co mówić, no. Szkoda słów troszeczkę, prawda? Gdzieś tam stare zdjęcia mi się obejrzało tego miejsca. To normalnie, no żal, no widać co tu się dzieje, to już jest po prostu, no tylko i wyłącznie czeka ktoś, aż to się zawali. Już nic z tym nie będzie na pewno robione. To jest katastrofa budowlana, można powiedzieć. Dziury takie. Belki się jeszcze ostały. Z pewnością tworzy fajny klimacik na zdjęcia. Gra świateł przy tych dziurach w dachu jest na pewno fajna. No ale tak czy inaczej jest żal, nie? No i parter, który wygląda bardzo fatalnie. Jedyne co tu pięknego zostało, to te drzwi, które wszyscy fotografują namiętnie. Ja również. Bo bardzo ładne są. No a tutaj jak widać, te stropy pourywane, to wygląda ciekawie, bo to są takie stare bardzo stropy. Robiono jakąś taką metodą, że wiązane były, coś gdzieś o tym czytałam, ale nie za wiele pamiętam. No takimi, jak to nazwać, słomą jakąś. Tutaj widać taką słomę jeszcze. Się ostały jakieś wzorki na ścianach, ale to już rozumiem, jakieś nowsze. Bo tu chyba były jakieś mieszkania później, pewnie PGR to przejął, czy coś w tym rodzaju. Strzelam, nie mówię tego na pewno, ale tak mi się wydaje. Jak znam życie, to zazwyczaj takie pałacyki i dworki przejmowały właśnie PGR-y. Ku nieszczęściu tych dworków. Łazienka. Tak się przyroda już troszeczkę wdziera. Więcej niż troszeczkę. Nawet powiem szczerze, brak słów na to wszystko. Tutaj widać, jak to się wszystko już zerwało, nie? I piętro, i strop strychowy. Dziura na wylot, że tak powiem. No i tu jest takie długie wyjście. Jeszcze mamy pokoik, w którym już też się wszystko zniszczyło. Widzę ten stary wózeczek, który był chyba na strychu kiedyś.
Jakby mnie pamięć nie myli. Jak to przyniósł? Dużo ruch dzisiaj, traktory jakieś jeżdżą. Coś jeszcze tam robią. Tu jest to wejście z boku. Tak wygląda. Jakaś graciarnia na zewnątrz. Jakaś wanna. Klimatyczna, chciałoby się powiedzieć. No i to jest widok z zewnątrz. To chyba najładniejsze, co można tutaj zobaczyć. Od tej strony jest ładny bardzo. Z drugiej również. Niestety jego stan jest bardzo tragiczny. Widok z boku. No i jeszcze uwietrzymy ku pamięci widok z drugiej strony. Niesamowicie wygląda. Trochę pod światło. No i to tyle by było z dworka. Dzięki za uwagę.